Prezentacja zatytułowana jest bądź tam, gdzie twój klient, czyli geotargetowanie w praktyce. Przyznam szczerze, może nieco wprowadzać w błąd. Geotargetowanie będzie jednym z najważniejszych elementów prezentacji. My powiemy generalnie szerzej o targetowaniu, o tym, jak dotrzeć do naszego potencjalnego klienta i do tego, kogo chcemy zachęcić do naszych produktów i usług. W kilku słowach, o czym będziemy rozmawiali. Geotargetowanie, co to jest, jak działa, co nowego. Bo wydawać by się mogło, że geotargetowanie jest czymś narzędziem znanym od początków online'u. Dlaczego? Dlaczego warto? Jak to robić? Kiedy? I czy w ogóle warto? Mam tylko prośbę do Państwa, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, proszę pytać w trakcie, nie czekać do końca. Nie przeszkadza mi to zupełnie i chętnie odpowiem na wszystkie pytania, które się pojawią. Na początek definicję. Standardowo Wikipedia oraz inne źródła marketingowe. Geotargetowanie określane jest jako sposób dotarcia do osoby docelowej przez określenie obszaru przez nią zamieszkiwanego. Pozwala na precyzyjne dotarcie komunikatu dopasowanego do struktury społecznej danego obszaru. Często wykorzystywane do tej pory było najczęściej w mailu. I tak do tej pory postrzegane było geotargetowanie. Nie ukrywam, że z mojego doświadczenia wynika, że najchętniej było stosowane przez firmy, które uważały, że mają produkt lokalny i chcą dotrzeć tylko do określonej grupy docelowej. To podejście nieco się zmienia i o tym opowiem za chwilę. W tym rozumieniu, w moim odczuciu, geotargetowanie odchodzi już do historii. Skąd dane, jeśli chodzi o geotargetowanie? Do tej pory metody pozyskiwania danych dotyczących lokalizacji, zamieszkania i tego, gdzie znajduje się użytkownik, do którego chcemy dotrzeć, opierał się na dwóch aspektach. Jeden był oczywiście stricte techniczny i był to adres IP, który określał to, gdzie znajduje się dany użytkownik, z jakiego adresu logowuje się do sieci i na tej podstawie wydawca czy sieć, która oferowała swój dane, była w stanie określić, do jakiego użytkownika możemy dotrzeć i tak byliśmy w stanie startować tą kampanię. Druga metoda była nieco bardziej zawodna, bo opierała się o wszelkiego rodzaju formularze wypełniane dobrowolnie oczywiście przez użytkowników. Dawniej przy zakładaniu nawet skrzynki mailowej było to jedno z pól, które początkowo było generalnie wymagane. Później odeszło jako jedno z pól, które było dobrowolne do zaznaczenia. W tym momencie już żaden z wydawców nie stosuje nawet tego, żeby określić miejsce zamieszkania danej osoby. Tak to wyglądało do tej pory. Jakie były ograniczenia? Nie wiem, czemu niestety ucina tytuł. Geotargetowanie, pod tytuł powinien być ograniczenia. Mamy do czynienia z kilkoma aspektami. Jeden, komputer stacjonarny, który do tej pory stanowił siłę, jeśli chodzi o użytkowników internetu i generalnie osoby, które miały styczność z digitalem. De facto nie mogliśmy postawić znaku równości między jednym komputerem a jednym użytkownikiem, który z niego korzystał. W wielu wypadkach jeszcze 3 lata temu podawano, że średnio z jednego komputera stacjonarnego korzysta mniej więcej 3 użytkowników. Oczywiście tyczyło się to zarówno aspektów domowych, gdzie domowników było kilku i kilku użytkowników tego komputera. Stanowiło to oczywiście problem, bo wszystkie algorytmy, które targetowały kampanię, widziały ten jeden komputer jako jednego użytkownika, co oczywiście wprowadzało w błąd, tak fizycznie nie było. Kolejną rzeczą, odnoszącą się bardziej do tych danych deklaratywnych, które uzupełnialiśmy w formularzach, to jakby proceder, z którym mamy do czynienia, czyli ludzie czują się anonimowi w sieci i rzadko kiedy, jeśli nie mają wartości dodanej do czynności, nie mówią prawdy. Czyli te dane często, które w formularzach były uzupełniane, chociażby przy zakładaniu skrzynek internetowych, bardzo często różniły się od rzeczywistymi danymi, jeśli chodzi o zamieszkanie, czy teren, z którego reguluje się dany użytkownik. I ostatnim aspektem, najważniejszym tak naprawdę, to jest multi-screen, który coraz szerzej wchodzi na polski rynek online'owy, czyli fakt, że jeden użytkownik korzysta z kilku ekranów jednocześnie. W tym momencie najczęściej u paru urządzeń jest komputer stacjonarny w rozumieniu laptop plus ekran telefonu. I tutaj znów mamy do czynienia z tym, że dotychczasowe narzędzia widzą tego użytkownika, a właściwie te dwa urządzenia jako dwóch odrębnych użytkowników, co oczywiście przy planowaniu mediów, kampanii i planowania o swojej obecności w internecie może stanowić problem. Tu kolejne ograniczenia. Pozwoliłem sobie przytoczyć wizualizację badań Mindshare'a, które przeprowadził dwa
2017 roku, o ile dobrze pamiętam. I tutaj mamy do czynienia z dwoma procesami, o których już jednym wspomniałem, czyli z jednej strony multiscreening. Jak widać, 40% użytkowników jednocześnie korzysta z dwóch urządzeń, jest to zazwyczaj komputer i telefon, i nasz smartfon. I druga rzecz, która myślę z punktu widzenia planowania mediów i rozliczania ich de facto i potem realizowania kolejnych kampanii, patrząc na to, jaką skuteczność przyniosły nasze działania, to jest shifting. Czyli jeden użytkownik zaczyna pewien proces na jednym urządzeniu, a dokończenie tego samego procesu odbywa się już na zupełnie innym urządzeniu. Z tego punktu widzenia ciężko jest też zmierzyć skuteczność danej kampanii, ponieważ chociażby cookiesy, które do tej pory są między innymi odpowiedzialne za mierzenie skuteczności kampanii, chociażby w kampaniach odsłonowych, banerowych na wydawców, mierzą swoją skuteczność cookiesami. I w momencie, kiedy jeden użytkownik wykona akcję, kliknie w baner, zostanie przekierowany do strony, będzie miał okazję zapoznać się z produktem, z usługą danego klienta, a tą akcję dokończyć na innym urządzeniu, co de facto powinno być odczytywane jako jedna i ta sama ścieżka, w tym ujęciu będzie traktowane jako całkowicie nowy klient, który teoretycznie nie miał styczności z naszą reklamą, ani z komunikacją, którą do tej pory prowadziliśmy. I te dwa aspekty tak naprawdę przyczyniły się do tego, że postrzeganie geotargetowania, generalnie targetowania, musi wejść na nieco inny, wyższy poziom, tak naprawdę, aby sprostać oczekiwaniom marketerów i państwa, którzy chcecie osiągnąć efekt, planując swoje kampanie i działania w sferze online'owej. I tutaj fajne dane, które zostały przeprowadzone na zlecenie Huawei'a. Badanie zatytułowane Smartfonowe relacje pokazują, że większość Polaków, 95%, przez całą dobę korzysta 13 godzin ze swoich urządzeń mobilnych, czyli ze smartfonów. Tablety, jak widać, są tutaj w mniejszości, bo jeśli chodzi o Polskę, to jest raptem 41%, czyli niemal dwukrotnie mniej niż smartfony. Natomiast co ważniejsze wynika z tego badania? 52% badaczy, badanych przez 13 godzin w ciągu doby korzysta ze smartfonów, ale co ważniejsze, kolejne 43% deklaruje, że w sytuacji, w której wyjdzie z domu bez tego telefonu, nawet jeśli zagrożone jest jego punktualne przyjście do pracy bądź szkoły czy innych zobowiązań, jest gotów wrócić i zaryzykować to spóźnienie tylko dlatego, żeby uzyskać swój telefon. Również w tych samych badaniach, czego na slajdzie nie ma, użytkownicy częściej deklarowali, bo ponad 35% użytkowników deklarowało, że prędzej cofnęłoby się po telefon niż swój portfel, gdzie ma inne dokumenty. W dzisiejszych czasach, jak wiadomo, telefony można płacić za chwilę wejściowe dowody i tak naprawdę standardowy nasz portfel przejdzie do lamusa. To badanie również dowodzi, że nasz dzień zaczyna się od smartfona i kończy tak naprawdę na smartfonie, bo pierwszą rzeczą, którą deklarują użytkownicy po przebudzeniu, to jest zerknięcie na ekran smartfona. I również jedną z ostatnich rzeczy, którą czynią przed snem, tak naprawdę to jest zajrzenie do telefonu i sprawdzenie aktualności, tak naprawdę co dzieje się w świecie online. Geotargetowanie co nowego, bo tak powinien nosić nazwę ten slajd. Tutaj odnosimy się do geotargetowania i narzędzi, które tak naprawdę dopiero wkraczają na polski rynek i odnoszą się stricte do urządzeń mobilnych. Przytoczyłem tutaj definicję identyfikatora urządzenia mobilnego, które jest stosowane zarówno przez sklep Google'owy, który jest oczywiście za automatu wygrywane na każde nowe urządzenie, które trafia na nasz rynek, ale również do sklepu Apple Store'a, który również z defaultu jest instalowany na każdym urządzeniu z nadgryzionymi obuszkiem na tyle. Ten identyfikator tak naprawdę pozwala zbierać dane o użytkownikach. Zbiera te dane tak naprawdę z dwóch źródeł. Jedne to są algorytmy, którego różnego rodzaju w tym momencie już sztuczna inteligencja mierzy zachowanie użytkowników i tyczą się ono zarówno samych aplikacji, jakie są przez niego pobierane, ale również akcji, jakie odbywają się wewnątrz aplikacji, jak dużo czasu spędzamy w konkretnych miejscach i jakie są proporcje między konkretnymi grupami aplikacji. I na tej podstawie jest w stanie zdefiniować, czy ktoś jest fanem sportu, czy ktoś jest fanem biegania, czy ktoś lubi czytać wiadomości giełdowe i tworzy jego profil behawioralny tak naprawdę. Drugą rzeczą, którą Google robi, mało osób wie, to jest tak naprawdę śledzenie naszej lokalizacji, a czyni to od momentu, kiedy zakładamy swoje konto w Google, jesteśmy w
stanie z problemami historycznymi sprzed X lat dotrzeć. I może to przerażać. Staram się wraz z prezentacją dosłać i dołączyć 5 linków, które pozwala sprawdzić, co tak naprawdę Google o nas wie. Momentami te dane są przerażające, bo zarówno pokazuje nasze lokalizacje, ścieżki, którymi się poruszaliśmy, czasy, jakie zajęły nam przemieszczenia się z punktu A do punktu B i dzieje się tak naprawdę od momentu, kiedy założyliśmy swoje konto, więc objętość tych danych jest naprawdę potężna. Natomiast niesie też za sobą jakby wartości dodane dla nas, czyli dla osób, które chcą planować kampanię i chcą dotrzeć do właściwych osób. Z ciekawostek, ilość danych, które mamy w Google, tak naprawdę jest w stanie określić nawet naszą wagę, wzrost, orientację seksualną, nasze upodobania, czy mamy dzieci, jakie mamy dzieci, w jakim wieku, jaka płeć, a nawet do tego stopnia, kiedy się one urodziły. Oczywiście częściowo są to dane, które, tak jak wspomniałem, są poniekąd dedukowane na bazie zachowań, które czynimy. Natomiast to chyba, co większość użytkowników jeszcze póki co nie zdaje sobie sprawy, instalując darmowe aplikacje w naszych urządzeniach, bardzo często wyrażamy bardzo wiele zgód. Rzadko kto z nas czyta te warunki korzystania z aplikacji i to, na co wyrażamy zgodę. Najczęściej oczywiście jest to geolokalizacja, dostęp do kontaktów i kilka podstawowych narzędzi. Natomiast są też aplikacje, które udostępniają dosyć wrażliwe dane. Chociażby młode mamy, które dopiero stały się mamami, a właściwie zaszły w ciążę, chociażby pobierają sobie aplikacje, które pozwalają śledzić jakby postępy ciąży, czy rozwija się ona prawidłowo, do tego stopnia, że dzięki takim danym wiemy, kiedy zostało dziecko poczęte, wiemy, jaką miało płeć i wiele innych danych, bo tak naprawdę bardzo często wprowadzamy tam też wiek, rozmiar zarodka, generalnie wszystko. I z tych danych jesteśmy w stanie korzystać. Oczywiście korzystanie z tych danych jest w pełni legalne, jeśli chodzi o definicję RODO, która weszła do Polski. Nie łączymy tutaj danych wrażliwych, czyli imienia, nazwiska, jest ten identyfikator, który stanowi ciąg liczb i w żaden sposób nie jest związany z nami i z naszym imieniem, nazwiskiem, ani innymi danymi, które są oczywiście wrażliwe. I teraz geotargetowanie, czy warto? Tak naprawdę pokrótce opowiem o tych standardowych możliwościach i przechodząc z czasem do bardziej zaawansowanych. Do tej pory, tak jak wspomniałem, geotargetowanie było rozumiane przez większość producentów czy osób, które świadczyły usługi. Jako produkt lokalny uważaliśmy taki produkt czy też usługę i chcieli dotrzeć tylko wyłącznie do osób w obrębie jednej dzielnicy. Jeśli to był deweloper, bardzo często otrzymywaliśmy chociażby kody pocztowe, żeby targetować po dzielnicy. I stanowiło to dla nas od strony realizacji oczywiście ogromny problem, natomiast od strony dewelopera, który chciał uzyskać jak najlepszy efekt i dotrzeć do bardzo zamarzonej grupy docelowej, oczywiście przekładało się na skuteczność tych kampanii. Natomiast tak jak wspomniałem, taki model targetowania odchodzi oczywiście do historii. Mogę podać przykład, kiedy zaczynałem pracę ponad 11 lat temu przy wysyłce mailingu do deweloperów, pierwsze statystyki skuteczności CTR-ów, klikalności kampanii stanowiło około 15% wszystkich maili, które zostały otwartych i była to średnia kampania, przyznam szczerze, w momencie, kiedy mówiliśmy o takim procencie. Te najlepsze wahały się w granicach 24% i to już była dobra kampania. W tym momencie ostatnia kampania, jaką była realizowana za moje pośrednictwem, jeśli chodzi o wysyłkę mailingową, również dla dewelopera i również drogą mailową, było to 2,5% i deweloper był nadal z tego zadowolony, bo w dzisiejszych czasach takie wskaźniki byłyby zadowalające. Więc jak widać, jakby troszeczkę odchodzimy od tego modelu targetowania naszych reklam i szukamy modelów, który będzie on znacznie skuteczniejszy. Kolejną możliwością dotarcia to jest geotrapping. Jest to nazwa zastrzeżona przez partnera technologicznego, z którym współpracujemy. I tutaj mówimy już o dotarciu do osób, gdzie mamy dostęp do danych historycznych. Czyli chcemy dotrzeć do osób, które były w określonym miejscu, w określonym czasie w przeszłości. Czyli chociażby chcemy dotrzeć do osób, które były na koncercie danej grupy muzycznej na Stadionie Narodowym w zeszłym roku. Jak najbardziej mamy taką możliwość. Bardzo często stosowana jest przez bookmakerów chociażby, którzy chcą dotrzeć do osób, które przybywały na konkretnych meczach ligowych, chociażby Ekstraklasy, gdzie chcą dotrzeć z przekazem reklamowym. Geotargetowanie, pozwoliłem sobie skreślić geo, ponieważ to tak naprawdę mówimy o targetowaniu. Tutaj mówimy o targetowaniu już na konkretnych użytkowników danych aplikacji.
mamy możliwość dotarcia do użytkowników LinkedIna, Spotify'a czy wybranych aplikacji konkretnych dostępnych w obu sklepach, zarówno w sklepie Google, jak i w sklepie Apple'owym. I profilowanie użytkowników. Coś, o czym już zacząłem wspominać. W tym momencie algorytmy i narzędzia, z których korzystamy dzięki naszemu partnerowi, pozwala dostarczyć nawet 362 informacji w ciągu jednego dnia na temat jednego użytkownika, a właściwie jego urządzenia, z którego korzystam. Jest to potężna liczba informacji, która dzięki odpowiedniemu opracowaniu może dać nam naprawdę świetny pogląd na temat tego, kto jest naszym klientem i gdzie i w którym momencie możemy do niego dotrzeć. Tak, aby nasz przekaz i to, co chcemy sprzedać, a zawsze pamiętajmy, że na końcu naszym celem, mimo nawet jak wspomniał Paweł, gdzie robimy kampanie wizerunkowe, na końcu jesteśmy rozliczani za wskaźniki liczby i zwrot z inwestycji. Coś, co jest najfajniejsze w tym wszystkim i w usługach, które w dzisiejszych czasach również my oferujemy, to jest personalizacja i połączenie wszystkich tych czterech poprzednich możliwości targetowania, o których wspomniałem. Czyli możemy zarówno połączyć profile behawioralne, które są tworzone na bazie zachowań danych użytkowników, z danymi o ich lokalizacji, teraźniejszej, lokalizacji historycznej, ale również dodatkowo targetować na konkretne grupy użytkowników danych aplikacji. Fajny przykład, który mogę podać i bardzo często też się zdarza tak, że osoby, które chcą, abyśmy przygotowali im dedykowaną pod nich ofertę, określają swoją grupę docelową na bazie danych, które zbierają standardowymi narzędziami typu Analytics i inne narzędzia, które pozwalają to badać. Był przykład, który był realizowany przez partnera, z którym współpracujemy, chociażby konferencji dla osób z branży finansowej, gdzie uznali, że najlepszym źródłem dotarcia będzie oczywiście LinkedIn i ta też aplikacja, ponieważ przez wszystkich jest rozumiana ich grupa docelowa jako właśnie ta biznesowa, która na co dzień jakby jest top managementem. Natomiast to, co pokazały badania, uczestnicy tejże konferencji, w pierwszej kolejności pierwsze trzy aplikacje to był Facebook, Instagram i Candy Crush, czyli gra, która polega na graniu w kolorowe generalnie. Więc jak widać, tak naprawdę w dzisiejszych czasach posiadanie odpowiedniej bazy wiedzy i bazy danych na temat naszych użytkowników pozwala nieco sprostować to, jaki my mamy pogląd na naszych użytkowników i na naszych potencjalnych klientów. Jak możemy to realizować? Tutaj podałem kilka przykładowych formatów reklamowych, jakimi możemy dotrzeć do naszych użytkowników. Oczywiście na tym się nie będę się skupiał. Coś, co jest najważniejsze, z tym przekazem reklamowym jesteśmy w stanie dotrzeć zarówno poprzez aplikacje, wszystkie darmowe, 99% darmowych aplikacji w tym momencie w sklepie Google, jak i Apple Store ma udostępnione skróty reklamowe, za pomocą których jesteśmy w stanie opublikować nasz materiał reklamowy. Natomiast coś, co jest ważne, nie tylko są te aplikacje, również mamy możliwość dotarcia do tych użytkowników poprzez wersje mobilne konkretnych stron internetowych dużych wydawców, takich jak Kolendy.pl, Interia i O2. Geotargetowanie, pod tytułu przyznam szczerze nie pamiętam, natomiast chciałbym powiedzieć o analizie przepływu klientów, czyli kiedy warto z tego korzystać. Dzięki dostępowi do szerokiego wachlarza danych, z których możemy korzystać, które też udostępniamy naszym potencjalnym partnerom, możemy śledzić ścieżki, jakimi poruszali się nasi potencjalni klienci, którzy chcą skorzystać z naszych usług. Dzięki tym danym możemy wykorzystać je dwojako. Oczywiście jedną z metod wykorzystania tych danych jest oczywiście sprawdzanie to, w którym momencie jest dany użytkownik, jaka jest jego ścieżka między wyjściem z domu i dojazdem do pracy, czy jest to droga tylko i wyłącznie od punktu A do punktu B i na tym się skupia, czy też w międzyczasie jakby dokonuje jakichś decyzji zakupowych, pojawia się w sklepach i zbacza gdzieś też tej codziennej ścieżki. Drugim aspektem natomiast jest planowanie otwierania nowych punktów, chociażby jeśli jesteśmy firmą, która chce otworzyć nowy punkt, jest deweloperem, który chce otworzyć go w doskonałej lokalizacji, tam gdzie będzie jego grupa docelowa, jak najbardziej jest w stanie skorzystać z tego typu danych i określić, że top management, nie wiem, ludzie w wieku 25
lat plus o zarobkach wyższych niż średnich, gdzie jest ich największe skupisko i gdzie byłoby najlepsze miejsce, żeby dotrzeć do tych użytkowników. I w tym momencie dobrze jest skorzystać z tego typu danych, żeby nie przepalać swoich budżetów. Geotargetowanie kiedy? Moja odpowiedź brzmi zawsze. W moim rozumieniu kampanie wizerunkowe, które miały miejsce jeszcze parę lat temu, gdzie budżety dosyć duże były generowane do szerokiej grupy odbiorców, gdzie wypalaliśmy kilkanaście milionów osób, nie targetując tego w żaden sposób, nie może mieć miejsca w dzisiejszych czasach z kilku względów. Po pierwsze oczywiście szeroko proces, który się rozwija, czyli o kroki. Multiscreening i wiele innych rzeczy, które wpływa na to, że przechodzimy przez etap ślepoty banerowej i coraz mniej tych reklam fizycznie widzimy. Patrząc przez pryzmat współpracy z naszymi klientami, kampanii realizowanych głównie w rozliczeniu za lida, gdzie my jesteśmy rozliczeni z tego, jakie efekty przynosimy, bardzo drobne dzielenie kampanii na konkretne grupy docelowe, mimo że produkt jest ogólnopolski, teoretycznie skierowany praktycznie do każdego, bo grupą docelową jest już od 20 lat w górę. Kampanie, które dzielimy na mniejsze grupy i sprawiamy, że ten przekaz reklamowy jest dostosowany do dużo węższej grupy docelowej, gdzie my dzielimy chociażby na przedziały wiekowe od 20 do 25 roku życia z podziałem na województwo i z dodaniem indywidualnego hasła, które ma zachęcić do call to action. Tak naprawdę sprawia, że konwersja w przypadku tych kampanii, z którymi mieliśmy do czynienia, wzrasta często nawet dwukrotnie. Czyli kampania, którą puszczaliśmy chociażby na Facebooku, która powinna być optymalizowana pod kątem lidów i była puszczana ogólnopolska, a dokładnie do tej samej grupy docelowej, tylko bez podziału na dostosowane komunikaty reklamowe, przynosiła o połowę niższe efekty niż ta sama kampania, którą podzieliliśmy na dużo większą ilość, bo nawet 160 tej kampanii. Z podziałem na 16 województw. Przyniosło dużo lepsze efekty, jeśli chodzi o ilość konwersji, ale też koszt pozyskania tych konwersji. Geotargetowanie według Google. Coś, co pojawiało się w artykule, który regularnie pojawiają się Liza Gebelber. Mówiła o pewne tendencje, które pojawiają się, co prawda te tendencje odnoszą się głównie do rynku amerykańskiego, natomiast oczywiście one przekładają się też w kolejnych latach na to, co dzieje się u nas na polskim rynku. Czyli taka tendencja tu i teraz. Są trzy aspekty tego tu i teraz, które myślę, że z punktu planowania naszych kampanii są ogromnie ważne. Pierwsze to miejsce otwarte tu i teraz. Bardzo często, będąc nawet w miejscach, które znamy, w miejscowościach, z których pochodzimy, szukamy, będąc w określonej okolicy, miejsca, które są tu i teraz otwarte i potrzebujemy tej informacji teraz. Nie za pół godziny, niekiedy wrócimy do domu, tylko teraz chcemy zjeść, chcemy wiedzieć, gdzie jest restauracja z takim jedzeniem, jakie nam odpowiada i czy ona jest otwarta, a bardzo często jeszcze chcemy zapoznać się z menu. To jest jeden aspekt tego. Drugi aspekt, który myślę jeszcze u nas w Polsce tak prędko nie dojdzie, czyli dostawa same day, czyli szukamy ofert sklepów czy też usług, które są dostępne jeszcze tego samego dnia, ponieważ chcemy mieć to natychmiast tu i teraz. Pokazuje to też, że przy ostatnim punkcie, który Google sam zauważa, że coraz więcej osób, nawet w tak ważnych rzeczach jak noclegi czy podróże, które bardzo często nie są produktem tanim, osoby korzystają w momencie, kiedy pojawiają się na miejscu tak naprawdę. Czyli nie jest to proces, który jest planowany przed wyjazdem tydzień, dwa miesiące, jak jeszcze miało to miejsce jakiś czas temu. Tylko ta decyzja zakupowa jest generowana tu i teraz, co za tym idzie, wzrasta ilość zakupów impulsywnych, co ma, myślę, ogromne znaczenie zarówno przy planowaniu kampanii standardowych, którymi chociażby się zajmujemy, mówiąc o OOK, ale tych kampanii digitalowych, które dają możliwość dotarcia do użytkownika w wybranym miejscu i tak naprawdę natychmiast. Więc to jest szczególnie istotne, żeby dotrzeć do tych użytkowników wtedy, kiedy tego potrzebują, żebyśmy nie przespali tego momentu, kiedy chcemy do niego dotrzeć. Geotargetowanie czy warto? Coś, o czym już poniekąd wspomniałem, narzędzia, którymi dysponujemy, dają możliwość zaplanowania zarówno otwarcia lokalu, to o czym wspomniałem, czyli sprawdzenia, gdzie nasza grupa docelowa najczęściej się pojawia, czyli zaplanowania na bazie takiej hitmapy, gdzie znajdują się odbiorcy naszych usług czy też produktów,
Natomiast też pozwalają zaplanować kampanię w przestrzeni zewnętrznej, planując nasze działania w obszarze OOH, ale pozwalają też ją optymalizować. Dzięki określeniu stricte punktu danej geograficznej, szerokości i długości geograficznej, danego punktu, danego nośnika, tego obszaru, który nas interesuje, jesteśmy w stanie zbadać, kto tak naprawdę i kiedy porusza się w tym obszarze. Jesteśmy w stanie określić obszar, promień nawet do 50 metrów od danego punktu i zbadać go, kto się porusza, w którym kierunku, czy jest jego trasa do domu, z domu, czy do pracy. I na bazie tych danych jesteśmy w stanie tak naprawdę dopiero prawidłowo zaplanować naszą kampanię i wiedzieć, do kogo dotrzemy i czy dotrzemy do dobrej osoby i z dobrym przekazem reklamowym tak naprawdę. Ważne jest to, aby dotrzeć w odpowiednim momencie z odpowiednim przekazem do danego odbiorcy. Kolejny aspekt, dlaczego warto korzystać z jego targetowania, to jest retargeting. To jest jedna z usług, którą my tak naprawdę niedawno wprowadziliśmy do naszego portfolio. Jest to poszerzenie kampanii outdoorowej zewnętrznej o wsparcie jej wyświetlaniem reklam w urządzeniach mobilnych na zasadzie takiego potocznie rozumianego retargetingu, z którym mamy do czynienia na Facebooku czy też w Google. Dzięki określeniu nośników, na których jest nasz komunikat, punktów, w których jest nasza reklama, możemy sobie określić promień wokół tego miejsca 100, 200, 300 metrów. Na podstawie tego promienia każda osoba, która znajdzie się w naszej grupie docelowo, którą my sobie wcześniej określimy, kiedy ona tylko znajduje się w tym promieniu, odbija swoją pozycję przez oczywiście Wi-Fi. Dzięki temu wiemy, że znalazła się w tym nośniku i powinna mieć kontakt z naszą reklamą. I tutaj możemy pójść oczywiście o dwie strony. Jedną, czyli wzmocnić przekaz reklamowy, który był na reklamie zewnętrznej i ponowić go tak naprawdę i przypomnieć, że miał dzisiaj z nim styczność i że teraz, skoro jest już w domu i tworzył aplikację, może skorzystać z tej usługi, czy też zamówić dany produkt. Może też być swoistym rozwinięciem kampanii, czyli w pierwszym etapie na reklamie zewnętrznej zaczynamy pewien wątek i zachęcamy użytkownika, intrygujemy go tym przekazem. A dopiero w momencie, kiedy on wejdzie do swojej ulubionej aplikacji, dostanie rozwinięcie tego przekazu i rozwinięcie tego wątku, który został zainicjowany w przestrzeni zewnętrznej i tej tradycyjnej. Raportowanie. Kolejnym elementem, który może wnieść do tradycyjnych form reklamowych, to jest raportowanie. Dzięki tej metodzie otrzymując miejsca, które nas interesują, jesteśmy w stanie faktycznie zraportować wszystkich użytkowników, którzy oczywiście posiadają przy sobie smartfon, a będzie to większość tych użytkowników, przemieściły się w okolicy naszego nośnika i miały styczność z naszą reklamą. Dzięki temu będziemy de facto wiedzieli, po przeprowadzonej kampanii, a nawet w jej trakcie, z kim tak naprawdę mieliśmy do czynienia i kto znalazł się w jej obrębie. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie zmierzyć skuteczność naszej kampanii outdoorowej. Dodatkowo, jeśli prawidłowo sformatujemy naszą kampanię i włączymy ją z usługą, o której wspomniałem, czyli retargetingiem, jesteśmy w stanie nawet mierzyć lidy, które generujemy po murze drogą. Za chwilę powiem, jak to jesteśmy w stanie zrobić. Footfall i Wi-Fi traffic. To są dwa kolejne teoretycznie skomplikowane aspekty technologiczne, natomiast są one banalnie proste. Tak jak wspomniałem, jedna z metod na określenia promienia wokół danego nośnika reklamowego pozwala nam oznaczyć użytkowników, którzy mieli styczność z daną reklamą. Zakładając, że na tym nośniku reklamujemy przeceniony szampon w Rossmanie, chociażby, z daną ceną, instalując odpowiednie urządzenie w najbliższym lokalu Rossmana, jesteśmy w stanie nawet zlokalizować, czy on przy tej półce fizycznie z tym szamponem się pojawi. Czy to była ta sama osoba, która odbiła nam się przy nośniku, a następnie odbije nam się również przebywając wewnątrz danego sklepu. To jest metoda nieco trudniejsza, bo wymaga oczywiście implementacji zewnętrznych urządzeń. Natomiast jest jeszcze jedna dodatkowa metoda, która myślę, że się chyba bardziej nawet przeraża. Czyli innowacja GoFE. Nie wiem, czy prawidłowo wymawiam nazwę. Natomiast w każdej aplikacji w tym momencie jest zakodowane SDK. Skróty niestety nie rozwinę i nie będę kamieniu Państwa uszu. Natomiast cała ta technologia polega na tym, że wewnątrz sklepu, nawet standardowego, w którym odpalamy muzykę dla naszych klientów ze zwykłej wieży, z
zwykłej płyty pendrive'a, gdzie zbieraliśmy sobie muzykę, którą chcemy umilić czas przebywania naszych klientów w placówce. Jesteśmy w stanie zaszyć komunikat nie tyle reklamowy, co sam inicjujący w formie ultradźwięków, które oczywiście nie są słyszalne dla użytkowników. Natomiast z poziomu aplikacji, które niestety bądź niestety mają dostęp m.in. do mikrofonów w naszych urządzeniach, czego nie jesteśmy w stanie włączyć, bo żaden z obecnych smartfonów nie pozwala chyba wyjąć baterii, a to jest jedyna opcja, żeby to ominąć. Urządzenie i aplikacja, która odbija się w tym sklepie i słyszy ten ultradźwięk, który jest zaszyty w ścieżce dźwiękowej, jest w stanie oznaczyć tego użytkownika i wie, że jemu powinniśmy podać konkretny przekaz reklamowy. I to jest oczywiście prostsza metoda z tego względu, że nie wymaga dodatkowych urządzeń i tak jak wspomniałem, możemy to zrobić w formie pliku, który jest MP3, jest na pendrive i puszczamy z naszej wieży w sklepie. Natomiast to też pokazuje, w jakim kierunku idą media i jak bardzo głęboko wchodzą w nasze życie i to, co robimy. I na tym tak naprawdę chciałbym skończyć. Robiłem się idealnie w czasie, z czym jestem bardzo zadowolony. Jeśli są jakieś pytania, proszę śmiało pytać, z chęcią odpowiem. Przyznam szczerze, przez nas nie była realizowana, czy przez partnera, który dostarcza technologię, musiałbym się upewnić. Wiem, że testy były robione i nie ukrywam, że one głównie dotyczą się dużych centrów handlowych i tam to było stosowane. Na pewno w formie testu w naszym kraju jak najbardziej. Natomiast na ile było to wykorzystane reklamowe, przez jakie marki, nie jestem w stanie powiedzieć. Musiałbym się upewnić i wtedy dostarczę informację.